Ale byłem ostatnio w Świątyni Handlu, czyli Poczcie Polskiej i ta firma naprawdę wymaga rewolucji. Co by nie mówić, jakiejkolwiek dostawa. No, czy to Paciewiek, który jest tam sprzedawany, tak? Wiarygodna przypadkowość. Tak, tak. No ale bardzo dużo portfeli. Książka, ale chyba jesteśmy w takiej dobrej zmianie. Portfele i kalendarze z papieżem cały czas. Dobra, zaczynamy. Nagranie i produkcja. Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gośćmi Zielonego Podcastu są Barbara Surdykowska z Instytutu Spraw Publicznych. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Anna Kania-Okieńczyc, VP Marketing and Customer Experience w DHL E-Commerce Poland. Dzień dobry. I Mateusz Rokita, zajmujący się logistyką B2C, czyli do klientów w Empiku. Dzień dobry. Chciałem was na początek zapytać, bo to nie jest takie oczywiste. Jesteśmy po tym świątecznym szczycie zakupowym. Co jest bardziej dzisiaj emisyjne? Robienie zakupów przez internet, czy robienie zakupów w sklepach tradycyjnych, brick and mortar się mówi po angielsku, no, czyli takich stojących po prostu? No cóż, no to jest po prostu bardzo trudne pytanie i tak naprawdę odpowiedź jest taka, że nie wiemy, zależy co mierzymy. Polska generalnie na tle innych państw Europy ma jedną cechę, która jest niewątpliwie pozytywna, czyli dużą liczbę paczkomatów i wydaje się, że spore przywiązanie polskich klientów do odbioru właśnie przy pomocy paczkomatu. Tutaj oczywiście można też jeszcze wiele usprawnić. Paczkomaty mogą być bardziej zielone, może być docelowo, potencjalnie jakaś idea wspólnych paczkomatów. No nie wiem, może kiedyś w przyszłości w ogóle dostęp do paczkomatu będziemy traktowali jak dostęp do takiej usługi powszechnego dostępu. Ja bym tylko chciała, odpowiadając na twoje pytanie, zwrócić uwagę, że to jest w ogóle bardzo trudne pytanie. Na przykład, mi oczywiście sfera zatrudnienia, prawa pracy jest bliższa. I takie pytanie, czy telepraca jest zielona, tak? Czy praca zdalna jest zielona? Znowu, mniej wydajemy, znaczy mniej jedziemy, mniejsze emisje dojazdu, no ale pytanie, wydajemy energię w domu. To są bardzo trudne rzeczy do oszacowania przy takim generalnym postawieniu sprawy. Mateusz, bo macie i takie sklepy, i taki handel, i internetowy, i stacjonarny. Tak, no myślę, że ogólnie jeżeli chodzi o Polskę to i ogólnie o tą analitykę, to dużo zależy od tego, jaka jest struktura magazynów, ile tych magazynów jest, jak one są wydajne energetyczne, czy używają zielonej energii, czy nie używają zielonej energii. To są jak gdyby rzeczy, które trzeba przeanalizować, żeby w ogóle powiedzieć, ile ten handel generuje. Pewnie jesteśmy bardziej w stanie na poziomie salonu, czy sklepu stacjonarnego złapać te koszty, ale tutaj też zależy, czy firmy inwestują w oświetlenie LED-owe, czy wykorzystują pompy ciepła, energię zieloną i tak dalej. Więc na pewno jest to bardzo złożone, żeby na poziomie kraju całego złapać. Jeżeli chodzi o Empik, to ścieżka tak naprawdę przesłania produktu z magazynu centralnego, czy nawet od dostawcy do salonu, czy do punktu zewnętrznego, tak naprawdę w dużej mierze się pokrywa. Mamy ten sam jak gdyby proces w magazynie. On jest troszkę bardziej efektywny kosztowo i energetycznie też, jeżeli chodzi o czas, ze względu na to, że 90% wysyłek nie pakujemy, jeżeli dostarczamy do naszego salonu, nie pakujemy w opakowanie zewnętrzne, tylko są po prostu dostarczane produkty luzem. I to na pewno dużo, dużo oszczędza, jeżeli chodzi o proces pakowania, papier, wypełniacze i tak dalej, i tak dalej. No ale ten proces wygląda bardzo, bardzo podobnie, w szczególności jeżeli to są niezapakowane produkty, to ten ślad węglowy czy wpływ na środowisko jest bardzo podobny zarówno jeżeli ktoś kupuje je w e-commerce z dostawą do salonu Empik, i tak samo jeżeli przyjdzie do salonu Empik i po prostu kupi ten towar. Tak? Akurat w tej wybranej ścieżce to są bardzo podobne ślady. No w przypadku logistyki takiej z magazynu do klienta, no to wiadomo, że dochodzi ten element transportu. Tak? Jak wspomnieliśmy tutaj o automatach paczkowych, jak mówimy o doręczeniu do drzwi, jak mówimy o opakowaniu tej jednej małej szklanki, którą dowozimy z jednego miejsca na drugie, no to są wyzwania. Sam transport jest wyzwaniem. I wiadomo, że my jako największa na świecie firma logistyczna jesteśmy bardzo, bardzo skoncentrowani na tym, żeby zmniejszać te emisje. Ta ostatnia mila jest najważniejsza tak ta naprawdę. Ta ostatnia mila jest najważniejsza, ale właściwie cały proces, bo przecież te linie, tak, czyli te wielkie samochody wielkopokładowe, które z tych terminali dowożą do mniejszych terminali, z terminali nadawczych, sortowni do terminali dostawczych, no to jest największy generator
generator emisji spalin. I teraz jeżeli udaje nam się pakować, albo nie pakować, albo pakować w jakieś bardzo optymalne, mądre opakowania, które nie zajmują wielkiej przestrzeni, to ten, to zużycie tak naprawdę, czy ta konsumpcja tej zielonej energii jest mniejsza. Mamy w ogóle wielki temat opakowań. Fajnie, że pan o tym powiedział, bo przecież dyrektywa PPWR, która dzisiaj zmienia się w rozporządzenie, w końcu to zaopiekuje ten temat też w ujęciu e-commerce'u. Ale jakbyśmy chcieli tak nominalnie porównywać, to pewnie idzie i wracając do twojego pytania z początku, no to dzisiaj ten e-commerce w Polsce to jest 8%. Tak? 8% całego handlu detalicznego. Mhm. Więc jesteśmy jeszcze w takim nominalnym ujęciu niewielkim, natomiast wraz ze wzrostem tak naprawdę tej skali przesyłek, bo ile dzisiaj jeździ w Polsce? Jak myślicie? Dziennie? Paczek? Mm. O kurczę, trudne pytanie, ale widzę tyle kurierów w okolicy i mam tyle dużo numerów kurierów zapisanych w telefonie, którzy tak do mnie dzwonią. Słuchajcie, około 5 milionów paczek dziennie, codziennie, każdego dnia. Ale to jest tylko 8%, 8-9% całego handlu detalicznego. Więc zwiększa się, musimy być coraz bardziej uważni. Fajnie, że mądra strona e-commerce'owa dba o to i już te rozwiązania takie naprawdę optymalizujące ten wpływ negatywny na środowisko są wprowadzane, bo to jesteśmy za to razem odpowiedzialni. E-commerce i my jako logistyka, jako kurierzy, jako dostawcy. Na pewno będziemy dzisiaj też mówić o zrównoważeniu w szerszym ujęciu, a nie tylko środowiskowym, klimatycznym, bo to jest ważne. Ale chciałem jeszcze zapytać o te ciemne strony e-commerce'u, bo pandemia spowodowała, że rzeczywiście e-commerce się spopularyzował już tak na maksa, wydaje mi się, w Polsce, że to był ten punkt przełomowy, kiedy ludzie zaczęli więcej kupować w internecie i już nie ma od tego odwrotu. Tak? Mhm. To nie jest dzisiaj dyskusja, a czy może powinniśmy namawiać ludzi do kupowania w sklepach. Wydaje mi się, że nie, bo to jest po prostu zbyt wygodne. Ludzie są wygodni z natury, tego chcemy, ale e-commerce też przez unijne regulacje, które dopuszczają zwroty w zasadzie wszystkich możliwych produktów i to nawet używanych, tak? Sprzedawca może sobie potrącić jakąś kwotę, ale w zasadzie można oddać wszystko, tak? Zresztą to Jarosław Kuźniar, podróżując po Stanach, pokazał, ale to akurat nie były zakupy w internecie, że można kupować i oddawać w zasadzie bez żadnych konsekwencji produkty i ich używać, ale żarty na bok, to ma też swoje złe strony i ja też się na tym łapię, że zamawiam coś w internecie i do końca nie wiem, który rozmiar będzie na mnie dobry, buta, tak? Czy 42 i 2 trzecie, czy 43. Zamówię dwie sztuki, no i później ja przynajmniej mam tego świadomość, że to jest kolejny ślad węglowy i to odsyłam, ale wydaje mi się, że wielu ludzi traktuje to po prostu jak wizytę w przymierzalni, tak? To znaczy zamawiam mnóstwo produktów odsyła i tak naprawdę sklepy do tego trochę do tego zachęcają, tak? Bo nigdzie nie jest powiedziane w przepisach Unii Europejskiej, że zwrot musi być darmowy, a jednak sklepy już mówią, no tak, darmowy i to nawet do 100 dni darmowy, a w niektórych przypadkach do 365 dni, więc kupuj, odsyłaj, to się wszystko jakoś tak roluje, no ale wpływ na środowisko jest duży i wydaje mi się, że tutaj leży tak naprawdę problem dzisiaj e-commerce'u i jego rozwoju. Znaczy firmy powoli odchodzą od tych darmowych zwrotów, bo jednak pandemia i aktualne otoczenie makroekonomiczne, inflacyjne spowodowało tak wysoki wzrost kosztów ludzkich, w magazynach też, że po prostu procesowanie tych zwrotów jest bardzo drogie. Tutaj w zależności od firmy jest to od 50%, jeżeli mówimy o sklepach fashion. U nas to są jednocyfrowe liczby, jeżeli chodzi o zwroty. Także widzimy, że firmy się wycofują albo wprowadzają jakieś elementy innowacyjne, które mają zmniejszyć ilość tych zwrotów, tak? Znowu przykład fashion, gdzie mamy możliwość lepszego zwymiarowania osoby, jak gdyby bazując na tym, jak historycznie po prostu zwracała dane produkty i które rozmiary były dobre, niedobre. Więc firmy się starają. Tutaj na pewno czynniki kosztowe mocno wpływają na to, że te zwroty będą ograniczane. Tak? Widać to trend, jeżeli chodzi o rynek europejski i też polski już powoli. To prawda, moda stanowi największy sektor w całej branży e-commerce'owej, to prawda, najszybciej się też rozwija, to są zawsze dwucyfrowe wzrosty i to powyżej 20, więc co roku, więc to jest naprawdę najwyższy trend. Jedną z właśnie z takich pułapek e-commerce'u, w którą wszyscy wpadliśmy, ale te sklepy też, to były te darmowe zwroty. To było to kup więcej, przymierz, co jest wielkim kłopotem, tak jak pan powiedział, bo faktycznie wymaga tego powtórnego procesu odpakowania do, czasami do
wyczyszczenia tak naprawdę, czy oczyszczenia z sytuacji, gdzie ktoś nosił tą rzecz. Tak, też o tym słyszeliśmy. I to jest pułapka wszystkich. My dzisiaj też widzimy, że to jest średnio około 20-30%. Taka jest średni poziom zwrotów w e-commerce w totalu. Najwięcej faktycznie w branży fashion. Ale to się zmienia. I ja tutaj też potwierdzam, że będziemy od tego odchodzić, ale też społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Tak? Z jednej strony my te możliwości umożliwiamy, tak naprawdę dajemy, tak? My jako logistyka dajemy bez etykiety, z etykietą, jak chcesz, w to miejsce, kurier przyjedzie, sam zanieść, zrób co chcesz, żebyś miał łatwo, tak? Bo to z jednej strony jest jakaś przesyłka, która musi zostać doręczona, z drugiej strony kłopot dla e-commerce'u, tak? I jednocześnie też w jakiejś mierze kłopot dla tego kupującego, bo on ma zablokowane te pieniądze na jakiś czas, tak? Na 5, 10, 15 dni, z których już ta płynność finansowa mu się zaburza w jakiejś mierze. Ale akurat, już branża też na to znalazła rozwiązanie, zapłać 30 dni później. No. Ja tutaj przewagi konkurencyjne, to niestety są różne taktyki tak naprawdę walki konkurencyjnej. Tak, bo tu już sporo zostało powiedziane o tej kwestii zwrotu, więc co tutaj mogłabym dodać? No tylko tyle, że oczywiście możemy olbrzymie nadzieje pokładać w jakichś rozwiązaniach nowych z zakresu cyfryzacji, wirtualne przymierzalnie, prawda, jakby świadomość AI. Tego, dokładnie sztuczna inteligencja, AGI, która będzie nam podpowiadała rozmiar stanika i jak to najlepiej dobrać i tak dalej. No ale z drugiej strony musimy mieć jakby świadomość dwóch rzeczy, że przede wszystkim te rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji też generują ślad węglowy, no to też jakoś, prawda, to całe przetwarzanie danych i całe przechodzenie nasze do wirtualnej rzeczywistości, no to też nie jest bezkosztowe z punktu widzenia śladu węglowego. I to jest troszeczkę przerzucenie po prostu innego miejsca, gdzie ten ślad węglowy będzie generowany. Ale tam łatwiej się pozbyć tego śladu węglowego, bo tam możesz mieć łatwiej zastąpione to zieloną energią, a w dostawach czas to takie proste nie jest. Tak i nie, ale też jeszcze tam na inny aspekt chciałam zwrócić uwagę, pewnej ochrony danych osobowych konsumenta, przetwarzania tych danych osobowych i tego, że często właśnie te dane związane na przykład z wizerunkiem, związane z naszą fizycznością, no one mają charakter wrażliwy. Tutaj nie chodzi mi tylko o takie jakby prawne znaczenie słowa dane wrażliwe, tylko takie nasze społeczne rozumienie tego, że to są dane, które traktujemy jako coś bardzo osobistego. I teraz, bo chyba całe pytanie o ten ślad węglowy e-commerce, to pytanie, od którego zacząłeś, to jest trudne pytanie z tego względu, że my, wszystko zależy od tego, jak patrzymy na takie przerzucanie śladu węglowego w ramach jakiejś jednej firmy na zewnątrz, jednego sektora na zewnątrz. No to najlepiej widać przy paliwach, prawda? Paliwach do ciężarówek, gdzie nie mamy w tej chwili jakoś specjalnie alternatywy i elektryczne ciężarówki są daleką w ogóle przyszłością ze względu na ładowanie, ze względu na rozwiązania techniczne. Ale jeżeli nawet weźmiemy rozwiązania, które są mniej w oczywisty sposób przyszłościowe, kwestia na przykład biopaliw. No przecież to jest gigantyczna dyskusja w Unii Europejskiej w zakresie biopaliw w kontekście soi, w kontekście zanikania lasów, w kontekście tego, z czego mamy wytwarzać biopaliwa i na ile one, jaki one mają kontekst w kontekście bioróżnorodności. Tutaj jakby to nie jest nasz temat, biopaliwa w sektorze lotniczym, biopaliwa w sektorze morskim. Są odpowiednie rozporządzenia, które no właśnie w tej chwili wchodzą w życie jako część tego pakietu gotowi na 55, Fit for 55. Ale chcę tylko zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo kompleksowa sprawa. Czy my mierzymy ten ślad węglowy na przykład w ramach przedsiębiorstwa, które potencjalnie na przykład może wychwytywać CO2 i zmniejszyć ten swój ślad węglowy. Tylko pytanie, czy mierzymy w ramach sektora, czy gospodarki, czy w ogóle w jakichś większych obszarach. No dobrze, ale wróćmy jeszcze na chwilę do e-commerce'u. To potrzebne byłyby jakieś regulacje, które pewne, no bo ten rynek się rozwija. Mówisz, że to jest 8% handlu dzisiaj w Polsce, ale rozwija się dynamicznie i to jest ten moment, żeby go jeszcze trochę uregulować, że jednak Unia Europejska to, co zapewniła na początku, mówiąc, powinno być prawo do zwrotu, potem firmy poszły kilka kroków dalej, żeby teraz to już trochę przyhamować, że okej, już wiemy, jak ma działać handel internetowy, a teraz w trosce także o środowisko i o klimat, powinniśmy z niektórymi rzeczami przyhamować, żeby później nie mieć problemu i za 15 lat rozmawiać o tym, że o Boże, co my zrobiliśmy, kolejny wielki problem nam powstał. No to jest też taka naprawdę trochę dyskusja podobna do tej, jaka toczy się na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej na temat sztucznej inteligencji, że instytucje zawiodły, jeżeli chodzi o regulacje platform cyfrowych social mediowych, typu Facebook, czyli właściciel Meta, czy Google, ale teraz przy sztucznej inteligencji regulacji jest więcej. To może przy handlu internetowym też powinno być więcej regulacji.
relacji? No tutaj koledzy biorący udział, koleżanka biorąca udział w tym podcaście wiedzą to lepiej. Ja mogę powiedzieć dosłownie jedno zdanie z punktu widzenia takiego czysto konsumenckiego, że ja jako, no nie wiem, czy bardzo świadomy konsument, ale konsument, który chciałby być, pokazać swoją świadomość, no to, czego mi osobiście brakuje, to jest takiej po prostu konieczności przy momencie składania zamówienia, możliwości kliknięcia opcji nie spieszy mi się, tak? Czyli żeby dać wyraźny sygnał i uważam, że to powinno być obligatoryjne, to powinno być obowiązkowe, spakuj to w większą paczkę, skonstruuj to tak, żeby było to bardziej zielone, żeby po prostu był obowiązek możliwości dania takiej szansy konsumentowi. No ta dyrektywa dotychczasowa, o której wspomniałam, dotycząca opakowań jest pewnie jednym ze sposobów regulowania tego, bo tam mówimy o rozmiarze tego pudełka, bo ostatnio też o takim przykładzie... Żeby nie wozić powietrza. Dokładnie, rozmawialiśmy, słuchajcie, no na przykład branża beauty. Dla wielu kobiet ulubiona, ale też nie tylko dla kobiet. Kredka do oczu, czy kredka... I taki jeden produkt jeździ w opakowaniu takim, żeby sortery mogły to opakowanie zidentyfikować, zmierzyć. I to są takie przykłady, tak jak wozimy maleńkie produkty, jak wozimy produkty niskiej wartości. To jest w ogóle cały wielki temat e-commerce'u, który się dzisiaj najdynamiczniej rozwija. To są platformy, wielkie platformy, które dzisiaj już są na rynku i te, które za chwilę wejdą, gdzie mamy tą, z jednej strony tą cyrkulację, więc jest pozytywny wpływ na środowisko, tak nie kupujemy nowych rzeczy, tak ta produkcja jest zmniejszona. Z drugiej strony cały czas ten obrót tym towarem w kwestii logistyki musi zaistnieć. No więc to są jakieś pierwsze rozporządzenia. Z rozporządzeniami jest też tak, że muszą się wszyscy do tego stosować. To też o tym rozmawialiśmy, bo jak jest to dyrektywą, to kraj czy firma, tak, najbardziej zaawansowana tak proekologicznie, do tego się dostosuje. Na przykład z tymi opakowaniami to jest tak, że Niemcy były do tej pory jedynym krajem, który wymuszał regulacje dotyczące rozmiarów opakowań i jakości opakowań. Wszystkie inne kraje mówią, dobra, jakoś to tam będzie. No a dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jak jest rozporządzenie, to wszyscy musimy się do tego dostosować. Tak samo firmy. Firmy, znowu tak jak powiedziałam, mądrzejsze, bardziej świadome, wprowadzają opakowania ekologiczne, obrót opakowaniami, tak zaczynamy to testować. Natomiast inne wysyłają w plastikowych, nieprzetwarzalnych bagach i się nikt nie przejmuje tym. Tak? A mają tanio i szybko i wygodnie i na tym budują swoje przewagi konkurencyjne. Więc regulacje tak, jak najbardziej. Mądre regulacje stosowane przez wszystkich, obowiązujące wszystkich, bo to służyć nam będzie po prostu wszystkim, zarówno konsumentom, jak i firmom, branży całej, prawda? Tak. Nie, ja muszę powiedzieć, że nie. Jak najbardziej myślę, że standaryzacja tutaj jest potrzebna i pewne odgórne wytyczne dla firm, bo to zależy trochę właśnie od tego, jak bardzo świadoma jest firma, ile chce zaangażować zasobów i czasu w myślenie i wdrażaniu w tych rozwiązań. No jest też ciemna strona regulacji i ogólnie wdrażania, narzucania takich rzeczy. Też pokazała, nie wiem, dyrektywa Omnibus, jeżeli chodzi o ceny na przykład. To jest to, że jednak koszt dostosowania do tych dyrektyw, bardzo często, które się zmieniają albo są doprecyzowane, też kosztuje. Też kosztuje, zajmuje czas. Ale tylko się wtrącę, że dyrektywa Omnibus, tak, to ta, która pokazuje na stronie internetowej, że jeżeli produkt jest w przecenie, to jaka była jego cena z ostatnich 30 dni. Tak, to jest jeden z elementów. Oczywiście, tam jest dużo więcej. Ale to akurat pokazało konsumentom, że często te przecenione ceny to są te same ceny, co z ostatnich 30 dni. Dlatego mówię, że dyrektywy jak najbardziej, ale nie możemy zapominać też, szczególnie jeżeli dotykamy, bo Omnibus dotykał ceny, tu mówimy o logistyce. Koszty dostosowania procesów w logistyce to są duże zasoby, zajmują wiele czasu i też kosztują. Tak? Jeżeli mówimy o linii, powiedzmy, w magazynie, która jest dostosowana teraz do pakowania opakowań w taki, a nie inny sposób, jeżeli wymusimy, że one muszą być połowę takiej wielkości, to może się okazać, że trzeba wymienić całą linię. Tak? To też będzie ślad węglowy. Tak? Z tą linią trzeba coś zrobić, kupić nową. Tak? Więc na pewno to jest dobry kierunek, bo teraz rozbieżność się jest od wysyłam bez opakowań do wysyłamy w plastiku w 100%, tak? Więc jest skrajność, ale na pewno nie możemy zapominać tego, że ten proces dostosowawczy i w ogóle kosztuje, tak? Kosztuje i też zostaje ślad węglowy. No i tak, to jest wszystko, wydaje mi się, system naczyń połączonych, no bo też jak będziemy traktować plastik, to będzie jakiś tam pokłosie też tego, że jeżeli wprowadzimy system zwrotu plastikowych butelek, czyli ten plastik
najlepszy do przetworzenia no, będzie poddawany właśnie zwrotom, no to też różnego rodzaju no, przedsiębiorstwa odczyszczenia miasta no, będą w większym musiały, że tak powiem, stopniu szacunkiem podchodzić do tego resztkowego plastiku, przetwarzać go, co znowu wynika z konieczności z wykazania odpowiedniej ilości recyklingu, więc to też daje taką trochę nadzieję, że mi tego plastiku będzie po prostu tak zupełnie jakby poza tym prawidłowym obiegiem funkcjonować. Mhm. Z drugiej strony mamy trendy, konsumpcjonizm, tak jest nas więcej. Żyjemy intensywniej, bogacimy się w wielu obszarach świata, przez to ta konsumpcja wzrasta i edukacja też nie nadąża chyba za tym trendem, za tym procesem, więc no, dzisiaj musimy myśleć o tym, żebyśmy jutro mogli budzić się w zdrowym, normalnym, bezpiecznym świecie dla nas wszystkich. No dobrze, a jakie zielone rozwiązania, bo tak trochę tutaj pocisnąłem was o te regulacje, mówiąc kolokwialnie, a jakie rozwiązania są teraz wprowadzane przez branżę e-commerce i przez logistykę? Co się teraz dzieje? Bo widzimy te zielone wany, firmy się chwalą zieloną energią i to w swoich centrach danych i w centrach logistycznych i później w sklepach. A co jeszcze się dzieje? Może coś, czego nie widzimy tak naprawdę? Znaczy, zaczynając od magazynów, to są działania w stronę właśnie ograniczenia zużycia energii, wody, gazu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, to na pewno też budowanie wyższych standardów, które powodują, że po prostu energii jest zużywane mniej. Wszystkie nowe magazyny rzeczywiście tutaj od 2030 roku będą musiały bardzo mocne normy spełniać. Później, tak jak mówiłeś, to jest wysyłanie, przewożenie tego w elektrycznych samochodach, tak, gdzie oczywiście tutaj możemy się kłócić szachowane naszej strukturze energetycznej Polski, czy to jest bardziej lub mniej ekologiczne, ale słyszymy, że chcemy rozwijać tę energię zieloną w Polsce, więc te rozwiązania będą coraz bardziej zielone. No i właśnie i później ta ostatnia mila, czyli gdzie przechowujemy tą paczkę, tak? Czy to jest sklep, czy to jest jakiś punkt odbioru typu sklepik na dole, czy to jest maszyna paczkowa, tak? Czy to jest kurier. Tutaj w zależności też od gabarytu i wielkości tego pakowania, no nie wszystkie produkty mogą być dostarczone do maszyny paczkowej, nie wszystkie do sklepu, czasami po prostu jest wymagane, żeby to był kurier. Więc to są takie rozwiązania, no ale firmy jak gdyby, to co my też robimy, to mocno bazujemy właśnie na wypełnieniu samochodu, na zminimalizowaniu ilości tego wszystkiego wokół, co pakujemy, no bo jak nie zapakujemy, to już więcej produktów zmieścimy na jednym samochodzie, tak? Więc ten ślad, jak gdyby węglowy zużycie energii na pewno będzie per sztuka dużo, dużo niższy. Też jeżeli chodzi o zwroty, akurat no, my postawiliśmy na omnichannel, budujemy taki omnichannelowy ekosystem właśnie na styku e-commerce z retailem, czyli wykorzystanie naszej sieci do odbioru paczek i ogólnie do wsparcia e-commerce'u. I u nas na przykład produkt, który zostanie zamówiony do salonu, ale nie odebrany, tak, czyli jest nieodbiorem albo zwrotem, on bardzo często zostaje w tym sklepie i jest sprzedawany w retailu. Tak? Więc znowu oszczędzamy ten cały koszt i ten ślad węglowy, który normalnie by powstał, gdybyśmy wracali z tym produktem do magazynu, tam go wypakowali, później zapakowali, znowu wysyłali znowu, tak? Więc minimalizowanie tych przebiegów produktu i wożenie go po całej Polsce, czasami Europie, to jest na pewno coś, co warto robić. No właśnie, mamy, fajnie, w uzupełnieniu bym tylko powiedziała o tych biopaliwach, do tych dużych samochodów liniowych i do samolotów na krótkie dystanse, bo wiadomo, że to jeszcze ma swoje ograniczenia elektryczne samoloty i te biopaliwa. Natomiast faktycznie dzisiaj już jesteśmy w takim trendzie, że te zwroty mają też cross-borderowo jeździć, więc już teraz mówimy nie tylko o samym transporcie, ale też o tej długości trasy, bo wiadomo, że wpływ na emisję spaliny na paczkę, bo taką mierzymy, dosyć intensywnie mierzymy tak naprawdę te parametry i w Europie, w całej naszej grupie one się koncentrują pomiędzy 300 gram na paczkę, a nawet kilo 200, kilo 300. Zależy się od wielkości, dystansu. I jak jest pokonywana ta trasa. Dokładnie tak, różnych parametrów. Więc wiadomo, że im mniejsza paczka, im lepiej załadowany samochód, im krótsza trasa, tym będzie ta emisja mniejsza. Więc dosyć rygorystycznie to mierzymy. My badamy i oczywiście staramy się to minimalizować, obniżać, a na pewno kompensować różnymi działaniami takimi proekologicznymi. Angażujemy pracowników do tego. Właściwie sami się angażują do różnego rodzaju akcji takich no, wspierających środowisko. Czyszczenie Wisły, sadzenie drzew. No to wiadomo, że to wszystko wszyscy chcemy to robić i mieć pozytywny wpływ. No, a te opakowania zwrotne powiedz jeszcze, no bo ja o tym słyszałem już od paru lat, tak? Że będą opakowania, które będą
rotowały między klientem a sklepem i nie będziemy cały czas mieć nowe. To jest genialny pomysł i ta regulacja unijna, o której powiedziałam, to wymusza, tak, że będziemy musieli mieć przynajmniej chyba 30% takich opakowań w sieci. Ale to jest bardzo skomplikowane, ponieważ to jest drogi proces. To jest proces, gdzie ta paczka musi zostać zmagazynowana, skonfekcjonowana, dostarczona z powrotem do klienta. Klient musi sprawdzić, czy się ta paczka nadaje. Więc jakby sam proces, jakby procesowanie tego opakowania jest już kłopotem i ktoś musi za to zapłacić. Albo zapłaci za to firma, albo przewoźnik, albo klient na koniec dnia. A dzisiaj, albo zapłaci środowisko i planeta. Ten rachunek zawsze ktoś płaci. Ktoś płaci. I teraz jeszcze na ten temat zobaczcie, jaka jest wielka presja cenowa w naszej branży na dostawy kurierem. Tak? Kilkanaście lat temu, jak ta branża e-commerce'owa się rozwijała, to te przesyłki były po 20-25 zł. Dzisiaj są po 5, czasami nawet i po złotówce jakoś tam, tak? Mówisz o cenie dla klienta indywidualnego. I mówię o cenie dla klienta indywidualnego, więc jest bardzo silna presja cenowa. I w tym świecie tej presji trudno jest mówić o obrocie wtórnym produktach, bo dzisiaj nie ma chętnego, kto za to zapłaci i to się dlatego tak przedłuża. No dobrze, ja tylko chciałam tak rozszerzyć trochę naszą dyskusję, tak, no bo jednak właśnie takim pewnym jednak przyczynkiem do tego, dlatego się spotkaliśmy, był projekt, w którym Instytut Spraw Publicznych jest partnerem Team Hub i tam projekt staramy na poziomie się europejskim, też finansowany ze środków europejskich. Finansowany z Komisji Europejskiej i tam staramy się patrzeć na rozwój e-commerce i zrównoważenie rozwoju e-commerce, oczywiście także w tym wymiarze klimatycznym, środowiskowym, o którym mówimy, ale także w wymiarze pracowniczym, czyli aby pamiętać po prostu, że za każdą paczką stoi pracownik, czy to pracownik, który wykonał pracę w magazynie, czy to pracownik, który wykonał pracę w logistyce, czy oczywiście pracownik także, który wykonuje pracę związaną z tym spięciem tego całego systemu, prawda, żeby nie zapominać po prostu o osobach, które to koordynują, nadzorują. I tutaj wydaje mi się, że też ważna jest rola uświadomienia pewnego społecznego, że twoje oczekiwania, żeby paczka była teraz, tutaj, zaraz, natychmiast, oznacza na przykład zdecydowanie większą ilość skali pracy w nocy, oznacza zdecydowanie większą intensywność pracy w magazynach, gdzie mamy cały olbrzymi zagadnienie, specjalnie nie chcę używać słowa problem, tylko zagadnienie, wyzwanie związane ze stosowaniem algorytmu sztucznej inteligencji, tego w ogóle jak współcześnie, znowu wychodząc od e-commerce, żeby tutaj nie robić z niego chłopca do bicia, rozwija się kwestia nadzoru nad pracą, prawda, która jest związana z możliwością technologiczną, której wcześniej nie było, precyzyjnego pomiaru każdego ruchu, każdego naszego kroku, każdego ruchu naszej ręki, co jeszcze w całkiem niedawnej przeszłości byłoby kompletnie nieopłacalne, aby to mierzyć, aby zwiększać wydajność pracownika w magazynach. Więc tutaj e-commerce jak w soczewce nam pokazuje też te kwestie wyzwań związanych właśnie z podstawą zatrudnienia czy intensywnością pracy. Mm-hmm. No, w kontekście oczekiwań, tak? Oczekiwań e-commerce jako branży, odbiorców. Tak, odbiorców. Czyli to znowu możemy adresować poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne, ale pytanie, czy to jest jakby wystarczające adresowanie tego zagadnienia. Pamiętaj o pracowniku tej branży. Konsumenci, klienci. Tutaj nie chodzi mi w tej chwili o wymiar pracodawca, pracownik, tylko konsumenci, a osoby realizujące ich oczekiwania konsumentów. No, konsumenci mają duży wpływ, tak jak to ogólnie wygląda z perspektywy portfolio dostępnych możliwości. Firmy oferują naprawdę bardzo dużo. To też jest w roli konsumenta, żeby wybrał to rozwiązanie, które według niego ma najmniejszy wpływ ekologiczny. No właśnie, bardzo bym chciał, żebyśmy mieli takie społeczeństwo, ale dobrze wiem, że to tak nie funkcjonuje. Nawiązując do krajem CCC, cena czyni cuda i uważam, że zawsze najniższa cena niestety wygra i nie jesteśmy jedynym takim krajem, jest wiele takich państw jeszcze. Tak, no jeszcze wracając bardzo szybko do tych opakowań zwrotowych, bo wspomniałeś o nich. Jedna z firm na większą skalę, powiedzmy to w Polsce, wprowadziła pilotażowo, tak? No i oczywiście nie znam szczegółów, tak? Ale takie opinie słyszałem, że to, co na przykład było dużym zaskoczeniem, to to, że klienci, pomimo tego, że mieli to opakowanie zwrotne, nie zwracali go, tak? No albo sobie użyli do czegoś innego, tak? Albo po prostu zapomnieli, wyrzucili, nie chciało im się odnieść tego opakowania, tak? Więc pojawiają się takie rzeczy, że to też dajemy narzędzie czasami, które jest niewykorzystywane i tutaj edukacja na pewno powinna być ważnym elementem. Też ostatnio jak gdyby słyszałem takie podsumowanie badań w całej Europie marketingowych i tam było, że no jednak klienci, szczególnie w Polsce, nie są skłonni do płacenia za eko. Jeszcze, tak? Jak gdyby to się rozwija, ale to jest na bardzo wczesnym etapie, więc jeżeli ostatecznie stajemy przed wyborem cena
powiedzmy jakość eko, to w dużej mierze jeszcze wybieramy cenę. No i wszystkie badania pokazują jednak bardzo dużą różnicę między deklaracjami a faktycznym zachowaniem. I tutaj e-commerce jest już dobrym jakby sprawdzianem dla, też można po prostu badać i pokazywać te różnice pomiędzy naszymi deklaracjami jako konsumentów. Czy chcemy ekodostawę, ekoopakowanie, czy sam ekotowar, a tym, jak się ostatecznie zachowujemy, więc czy to jest tylko związane ze stanem naszego portfela? No pewnie nie, no to jest także związane ze stanem naszej świadomości, więc nadzieja jest też także w pewnych akcjach takich uświadamiających tutaj. Ania, jeszcze jakieś słowo na koniec? A powiedz proszę, co, jak na etykiecie czasem jest taki napis, że ta przesyłka jest neutralna klimatycznie, to jak to jest robione? No bo paliwa są nadal i to jest offset wszystko? Duża część to jest offset. Mamy takie zielone strefy, gdzie doręczamy zielonymi elektrycznymi samochodami do zielonych maszyn, krótko mówiąc. I tam jest zminimalizowana ta emisja do praktycznie możliwego poziomu. Terminale, bo też mówiliśmy o tych terminalach naszych, też budowane są neutralnie dla środowiska, więc pilnujemy, dbamy to jako firma odpowiedzialna społecznie. To jest proces. Tak, to się nie zadzieje z dnia na dzień. Myślę, że to jest naprawdę perspektywa pokolenia, aż zmienimy się na taką, żebyśmy mogli mówić, że mamy zero emisji. My co prawda w naszej strategii do 2050 chcemy być taką firmą. I działamy w tym obszarze. Jesteśmy na dobrej drodze, więc. To tu stawiamy kropkę. Anna Kania-Okieńczyc z DHL E-commerce Poland, Barbara Surdykowska z Instytutu Spraw Publicznych i Mateusz Rokita z Empiku byli gośćmi Zielonego Podcastu. Już się możemy umówić na następny odcinek na ten temat, to wam mogę powiedzieć, że mam tyle pytań jeszcze w głowie, że moglibyśmy rozmawiać, ale musimy kończyć. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.